szablą odgrzeb. Aż marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Niech Matka Boża Kodeńska nadal wyprasza potrzebne łaski dla Podlasian i całej naszej ojczyzny. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystościach w Kodniu, życząc Państwu wszelkiej pomyślności i radosnego przeżywania dzisiejszego dnia. Z wyrazami szacunku, Andrzej Duda. Szanowni Państwo, ten pomnik jest świadectwem miłości ojczyzny. Tych, którym jest on poświęcony, ale także i tych, którzy przyczynili się do jego powstania. Niech ta miłość trwa, tak jak trwała przez tysiąclecie naszej historii. Niech słowa, jakie ksiądz biskup Wincenty Kadłubek w Kronice Polskiej w roku 1205 uczynił mottem historii Polaków, niech te słowa wybrzmią tu i dzisiaj. Czego podejmujemy się z miłości ojczyzny? Miłością jest, nie szaleństwem, męstwem, nie zuchwałością, bo mocna jest miłość jak śmierć. Cześć i chwała bohaterom. Spraw prosimy, abyśmy strzegąc depozytu wiary naszych przodków nieustannie wielbili Ciebie i pracowali na Twojej chwały, posłuszni Twojej świętej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Gratuluję i wspaniałej myśli, aby tu, na tym miejscu, utwierdzić pamięć. Bo kto zachowuje pamięć, troszy się o tożsamość. Pamięć, tożsamość. Kto traci pamięć, traci tożsamość. Gratuluję, że tu w Kodniu zachowujecie tę pamięć i dzięki temu także tożsamość historyczną. Bóg zapłać. Ta inicjatywa już zrodziła się u nas dużo wcześniej, ale po prostu w pierwszym naszym zadaniu było odbudowa pomnika odzyskania niepodległości. To uczyniliśmy w 2018 roku, też przez komitet, który powołaliśmy. Postawiliśmy pomnik w parku tutaj centralnie. Natomiast o tym pomniku też żeśmy rozmawiali dłuższy czas i szukaliśmy środków. Kwestia tego, że do tej pory był to ten kamień z tą tablicą, to po prostu nie oddawało tych zasług, którzy ci powstańcy wnieśli w te całe wydarzenia. Dlatego też w tym roku został zawiązany komitet budowy pomnika, w którym był pan senator Birecki, poseł Stefaniuk, moja skromna osoba, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Kodnia, lokalni radni jeszcze byli przy tym i chyba pan wójt gminy Tuczna i postanowiliśmy, że zajmiemy się tym projektem. Pan senator Grzegorz Birecki w większej części fundował ten pomnik. Znalazło się też kilku darczyńców z wysokimi kwotami i dzięki temu ten pomnik w tym czasie powstał. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy techniczne pomnika, to już to wykonywał pan Trapikowski. Ustalane było z panem senatorem i z nami. Natomiast miejsce i cała podbudowa tego pomnika to jest wydatek, koszt nasz, uzgodniony oczywiście z konserwatorem zabytków, bo tu na tym terenie nic bez tej osoby się nie dzieje. Te wydarzenia obchodzone były tutaj co roku. Bardzo zaangażowany jest to pan dyrektor szkoły, jeżeli chodzi o te powstanie styczniowe. I marsz na Kodeń był organizowany co roku. Natomiast w tym roku ten marsz na Kodeń
odbył się również i odbyło się tutaj bardzo duże widowisko, jeżeli chodzi, no takie upozorowane było powstanie, akcje te powstańcze. Zresztą i film jest do tego dograny, z tym specjalny utwór jest zrobiony na tą okoliczność i te tablice są po prostu po to, żeby turyści mogli się z tym zapoznać, przeczytać, zobaczyć dzieje tej historii, bo to rzekomo była jedyna zwycięska bitwa tej pierwszej nocy, jeżeli chodzi o powstanie styczniowe w Kodniu. Właśnie to była, w której uczestniczyli też mieszkańcy okolicznej Choroszczynki, no i szlachta z gminy Tuczna. Nie możemy o nich zapominać, bo też wnieśli tu duży wkład w tą bitwę. Dobra, masz, będziemy się.